Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i po raz kolejny widzimy się w Loop Hero. A więc tak, na wstępie powiem wam tylko tyle, że jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, który nagrywam w formie normalnej. Czytajcie po prostu, że nie będę robił za bardzo cięcia ani nic. Albo na normalnych prędkościach, jeszcze będę musiał zdecydować co i jak. Właśnie chciałem do tego też przejść. Znalazłem sposób, jak przyspieszyć grę jeszcze bardziej. Ale to albo pokażę w następnym odcinku, albo jeśli będę robił cięcia, to wtedy nie będę pokazywał, ale mniejsza z tym. Więc tak, cel na dziś: rozbudowa i może zmierzenie się w końcu z bossem. Przy czym, powiem szczerze, bardziej chciałbym rozbudować różne rzeczy niż koniecznie walczyć z bossem. Jak gdzie jest dużo. Oczywiście mam nadzieję, że to nie jest wszystko i dajmy też tam rozbudowy będą dawały jakieś nowe opcje, ale tak. Początkowo chciałbym odblokować nową klasę. Rogue, tak zwany łotrzyk. Nie wiem, jak z tym wyjdzie, ale tak. Cel: 6 żywności, 2 i dużo drewna. Więc tak, ekspedycja, nic niestety zmienić nie możemy. Jedne co to ewentualnie tutaj coś podostosowywać. Definitywnie bym się pożegnał z bagnami. I powiem szczerze, nie wiem czemu wydaje mi się, że jakby te wszystkie moje dostosowania teraz przepadły. Ale dobra, mniejsza. Bagna są fajne ogólnie mówiąc. Ale wiecie, po ostatnich nieprzyjemnych sytuacjach wolę je odpuścić. Zamiast nich wezmę latarnię i startujemy. No dobra. Więc wyruszamy. Miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. I od razu na wstępie powiem tyle. Całą tą planszę najchętniej bym zapełnił czymś, co będzie dawać żywność, ewentualnie lasami. Mówiąc szczerze, inne rzeczy nie są teraz aż takie istotne. Przedmioty, cóż, łatwo będę mógł po prostu nagromadzić przez zmniejszanie trochę ilości tych wszystkich. No, przez używanie latarni, wiecie, żeby było mniej potworów. Wreszcie nie będę musiał się aż tak bardzo obawiać tego, że będą mnie ubijać czy coś. I będzie przez to łatwiej, znacznie. Dobra, kamyczek. Na razie go nie ruszam, bo jednak kamyczki przydatna rzecz, ale powiedzmy sobie szczerze, tym razem może bym chciał odpuścić ewentualne generowanie harpi. Tak, to postawię w tym miejscu. I pierwszy las niech będzie tam. No. W sumie dużo się tutaj nie zmieniło, powiem szczerze. Ale no, zdecydowanie będzie bardzo ciekawie, jeśli jak tylko właśnie nie będę już używał przyspieszacza czasu jeszcze większego. Bo tam ogólnie mogę łatwo ustawić dowolne przyspieszenie. Przy czym powiem szczerze, bym zrobił takie ustawienie, że razy 1 będzie działał jak razy 2, natomiast razy 2 będzie na w sumie porównywalne, bardziej powinien powiedzieć niż na. No będzie porównywalne do razy 4. Dobra, teraz 10% na kontrę. Lepsze niż te dwie rzeczy. Powiecie, jeśli slime zaatakuje, to już kontra go powinna dobić. Dobra, mamy kolejne. A dalej nie pamiętam, co oznacza middle. Niestety mój błąd. Dużo karcji. W sumie mówiłem, że nie chcę harpie, ale chyba zaraz trzeba będzie po prostu to postawić, bo jednak szkoda byłoby to wszystko stracić. Więc dobra. No niestety. Lada moment będziemy mieli harpie. Ale póki co przynajmniej. A no dobra, z tych pól dostajemy żywność. To jednak trzeba to stawiać. Teraz jest tylko najgorsza sprawa, że w sumie nie wiem, powiem szczerze, czy to jest z kwiatowych pól, czy ze zwykłych pól. Oczywiście nazywam to polami, chociaż rzeczywiście to jest coś innego, nadal nie pamiętam, co to jest minął. Jak już powtarzam któryś raz. No, ale póki coś tam nie przejmujmy, bijmy krzynkę. Jakieś branko fajne? Może być. Jak mówiłem, teraz jeszcze i tak nie będę musiał się tak przejmować ekwipunkiem, bo jednak starałbym się na spokojnie do tego podejść. Głównie w taki sposób, żeby no dostać jak najwięcej różnych efektów i tyle. A, dobra, czyli ta przemiana daje chyba tylko zmiany. Nie jest aż takie ważne, więc no, dobra. Pająki, a niech będą tutaj. Kolejny patyk, fajnie. Tylko trochę no szkoda, że tylko tyle. Bo jednak będziemy potrzebować dużo drewna, bardzo dużo. Chyba 12 sztuk było potrzebne na no to budynek, co chciałbym stawiać, więc tak. Ej, zanim to się ogarnie, to jednak dużo czasu prawdopodobnie minie, więc mam nadzieję, że będę
Dobra, może inaczej, nie będę zmuszony już dzisiaj zarzucać przyspieszenia razy 4. Żeby po prostu właśnie móc osiągnąć dzisiaj mój cel. 9% na unik, ale obronę tylko sama, no niech będzie. Co prawda dalej spowalniam przez to proces zdobywania metalu, ale no. Mówiąc szczerze, to nie jest jakiś wielki problem. Kolejny Battlefield. Na razie tego nie będę stawiał, powiem wam szczerze. Pomyślę, może później będę miał jakiś powód. Nie, ale póki co nie jest to potrzebne. Tutaj więcej życia, lepsze obrażenia i w ogóle no ponownie opóźniamy. Trzy pająki już, oczywiście. Dlatego też mówiłem, że nie lubię kokonów, chociaż szczerze powiedziawszy, te kokony okazują się być naprawdę przydatne. I nawet bardzo. Chyba z każdego pająka, jeśli się dobrze orientuje, wypada coś. Więc no, jeśli gramy pod szybkie gromadzenie metalu, to zdecydowanie pająki są bardzo cenne. Na pewno przydatniejsze też od wampirów. Chociaż mi było, wampiry też nie są jakoś szczególnie złe ani nic. Jedno, co mogę o nich powiedzieć takiego nieprzychylnego, szczerze powiedziawszy, to jest to, że no, ze swoją regeneracją życia są wkurzające. Co prawda przydatne są do eliminowania komarów na bagnach. Tylko no, jeśli chcemy grać pod strategię łączenia wampirów z bagnami, to trzeba jednak na spokojnie do tego podchodzić i nie brać za dużo wampiryzmu ani regeneracji samemu. Dobra, kolejna lampa, a ta musi też pokryć jak największy teren. Niech będzie tutaj w sumie, bo czemu by nie? Tak, kolejna harpia. Standardowo. I w sumie jak tak patrzę, to już na ten moment będziemy mieli pierwszego traita. Pierwszego perka. Rozumiecie? Dla mnie to jest bardzo ważny moment, bo w sumie jeśli uda się go zdobyć, to mniej więcej znaczy to tylko tyle, co to, że może nasza postać się na tyle dobrze rozwinie, że będziemy mieli szansę tym razem no, w jakichś większych starciach. Dobra. I już z góry mówię, raczej wampiry i battlefieldy będą służyły mi na razie tylko do tego, żeby właśnie przemielać. A teraz tak, tutaj latarnia, żeby było mniej pająków maksymalnie. Potem jeszcze latarnię trzeba postawić, wiecie, tak, żeby goblinów było mniej. I jeśli to zrobimy, to może jest jeszcze dla nas nadzieja. Dobra, nie mamy bagien, więc spokojnie mogę się brać za regenerację. Nie ma co się przejmować. No i tak, glutki, standardowo. No. Wiedzieć, poza tym, że dobrze, że mamy kolejne cmentarzysko. Bohater jest tutaj, to akurat zbierze to z kamyczek. Tak, teraz to. To, oczywiście. Nawet naprawdę nie wiem, co już mam wam peplać tutaj w ogóle. Ale tak, zmieniamy. I w sumie jesteśmy już coraz bliżej zbierania metalu, więc w sumie dobrze. Może przynajmniej z tym jednym nie będzie problemów za bardzo. I tak, kolejna zbrojka, która ma więcej wampiryzmu, ale nie ma innych efektów, więc pas po prostu. No i mamy to, co jest największą zmorą. Jeśli się stawia tego dużo. A jakiś pierścionek? O, może byłoby wziąć, ale jestem w stanie powiedzieć, że nie. Że nie biorę. Więc tak, zaraz postawimy tutaj coś i miejmy nadzieję, że to pomoże łatwo się rozprawić z goblinami. To, puklerz. Każdy kontratak odnawia 1,5 razy pętla życia. Potężne. Jeśli grać pod kontrataki, to naprawdę będzie potężne. Tutaj mniejsza obrona, mniejsza prędkość, ale dużo na kontrę, więc po prostu to jest sposób na leczenie się. Oczywiście tak długo, jak nie mamy bagien, bo w sumie bagna ponownie mogą wszystko zepsuć. Okej. Okay. Ale no, powiem szczerze, fajny efekt. Zdecydowanie co najmniej ciekawy. I w sumie pragnę zauważyć, że w sumie jesteśmy już na etapie, na którym zaczynamy już pomału coraz szybciej gromadzić drewno. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to lada moment może będzie już spokój. I teraz tak, gobliny. Dobra. Zdecydowanie to ułatwi życie. Skarbiec.
Powiem szczerze, skarbiec nie wydawał mi się nigdy czymś takim przydatnym, ale po ostatnich rozgrywkach... Dobra, może nie, że nie wydawał się przydatnym, co raczej nie wydawał się niczym takim... znanym. Niełatwiej chyba byłoby określić. W zasadzie zawsze wiedziałem, że jest. Bo teraz tak, szczerze powiedziawszy, pamiętam skarbce, ale nigdy nie wiedziałem, jak działałem, nie chciał mi się trafić, raz mi się tylko trafił, to potem zginąłem w demku. Ale nigdy nie sądziłem, że to będzie aż takie przydatne, ale... I przy okazji zresztą o tych gargulcach. Tu mogę szczerze powiedzieć, że gargulców na pewno w demku nie było. A teraz dawaj kontrę. Nie, obrażenia, kontra miała być. Okej, lepszy mieczyk przynajmniej. Chociaż już widzę, że pomału są problemy spore z tym, że mamy za niską zdecydowanie odporność na obrażenia względem tego, ile oni biją. Wiecie, nie, żeby to było coś złego, ale no jednak... Tak, jednak. Zresztą to może być też kwestia tego, że szkielety widzę, że są trochę mocniejszymi i... O, jak dobrze. Wioska. Wiecie, nie wiem, czy ona jest jakoś szczególnie potrzebna, ale no, na pewno trochę ułatwi robotę. I kolejna wioska. Mógłbym zrobić taką linię wiosek tutaj, ale szczerze powiedziawszy, lepiej chyba będziemy postawić gdzieś tu. Co prawda dostali tam bandytów, ale no. Przynajmniej wiecie, teraz jest coraz mniejsza pustka. I quest oczywiście na ostatnie coś, co mogę spotkać, bo jakby inaczej. Ja oczywiście będę bił wszystko, tylko nie szefa goblinów, który dostaje bonusy za to, jak coś innego zginie od mnie. A coś takie już jest mentalność tej postaci. Co tu mamy? A dźwięk skrzypiącego krzesła, czyli dostaliśmy chyba właśnie pierwszy, tak, i tutaj z mniejszym mocnym tylko da szansę na kontrę, ale no muszę. Uwierzcie, muszę po prostu, bo jednak obrona i te inne efekty zbyt istotne. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Okej. Okay. Pojawiają się kolejne skałki. Mogę niby stawiać, ale póki co się wstrzymam, bo nie chcę więcej goblinów, rozumiecie? Więc idziemy dalej, kolejny Oblivion. Bo tylko, że no Obliviona stracimy, jak będę już miał to brać. Kolejny skarbiec. Dostawimy oczywiście. Nawet przed końcem gry zawsze można po prostu zapchać tylko szybko te skarbce, byleby tylko zaliczyć tyle, więc no. O, tu mamy lepsze statystyki, bo szczerze pod te całe evasion, czyli uniki, nie chcę iść szczególnie. Dobra, kolejny las, to lasy akurat będę gromadził w jednym miejscu, tak samo jak cmentarze głównie, poza tym jednym. I tak. Bij, zabij po prostu bohaterze. Dobra, dostaliśmy polany, super. Już też mogę powiedzieć, akurat polany to jest najlepsze, co mogę dostać, więc że żywność to daje. To jeszcze zmiany. I w sumie nie ma żadnych chyba negatywnych efektów za zbieranie polan, więc no. I gdzie dostałem kłaszcza? Tu. Aha. Mam tego trupa dalej mam? Mam, dobra. Skoro mam, to mogę łatwo zaraz zdobyć trzeciego kłaszcza jakiegoś, szybko dostawiając tutaj wioskę. Kolejny kokon pająków, oj. Nie wiem, czy to mądrze, żeby go używać, ale postawię tutaj. I no, super, dwa kłaszcze pod rząd będą. Co prawda delikatnie to można nazwać problematycznym, ale... Wiecie, ja bym się tym nie przejmował jakoś szczególnie, bo i tak lada moment sobie z tym poradzimy prawdopodobnie. No, i zaraz będzie kolejny ten, jak to się nazywa. O, brakuje mi słów. No, kolejny trade prawdopodobnie będzie, bo to zaliczymy, więc tak. Fajnie by było go wykorzystać na coś potężnego, przydatnego. A nie jakieś byle co. I to jest tak, regeneracja w zamian za inne rzeczy, nie. Regeneracja cenna sprawa, owszem, ale no, mamy miksturki też, a jeszcze bohater ich nie musi używać, więc... Mogę teraz nie martwić się aż tak bardzo jego przeżywalność. Quest wykonany, mieczyk zdecydowanie lepszy. Tutaj akurat wymienię, bo wiecie, wyższy poziom, większe obrażenia, w sumie efekty tego samego typu, więc no. Okej, kolejne planki, super. I teraz tak, muszę w takim razie to postawić. Nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że no, tutaj w ten sposób będę mógł też te plany kwieciste ustawić i będzie lepiej. I dobra, tutaj co? Jeszcze większe obrażenia i super prędkość ataku. Może później wezmę, na razie pasuje. Harpia i pająki. Nieprzyjemne połączenie? Ale nie groźne, szczerze mówiąc. I znowu skrzypiące krzesło, jak ja nazywam, więc kolejny metal. Więc dobra. Jeśli tak dalej będzie, to zaraz już metal nie będę musiał się przejmować ani trochę. Zbrojka jakaś lepsza? Nie.
To daje więcej życia, ale wiecie, na życie to nie wszystko. Tutaj co mamy? Wampiryzm, więcej życia. I tak odpuszczę sobie. Bo jednak nie jest aż takie cenne, potrzebne. Okej, okay. I teraz tak, gobliny muszę tutaj wystawić oczywiście. Bo moim zdaniem po prostu jeśli są gobliny, to trzeba jak najbardziej przypilnować, żeby nie było problemów. O, dobra, mam ducha. Nie lubię duchów ogólnie. Ale warto je mieć, bo w sumie dzięki nim dużo szybciej się gromadzi wszystko. I teraz tak, tarczka. No zdecydowanie, tak, takie zmiany to moim zdaniem warto. A i przekaz trade. Aha. 10% szans na to, że jak położymy pole, to i tak dalej będzie. Okej, co tu mamy? Okej. Pierwszy atak ma 75% szans na ogłuszenie wroga na sekundę, to i każdy atak ma 10% na ogłuszenie. No, proszę, że wezmę coś, co wiecie, jest pewniejsze. Wolę mniejszą szansę, ale na pewien efekt, niż właśnie jednorazową szansę, że pierwszy po prostu atak coś zrobi i tyle. Taki jednorazowy efekt, powiedzmy sobie szczerze, nie jest niczym takim szczególnym. Dobra. Więc super. Metal już zaraz będzie. Inne rzeczy w sumie też. I proszę, zaczynamy już dostawać wspomnienia. Więc w sumie chyba jest w miarę dobrze. Szkoda tylko, że na Obliwiony inne potężne rzeczy też potracimy, ale da radę przeżyć. Dobra. Widać, że ogłuszacz dobrze działa nawet. Dobra, lampa. Gdzie tym razem tą lampę dać? W sumie tutaj obszar już jest zalampowany na śmierć. Może tu? Nie, no prędzej w tym miejscu. Dobra. Kolejny quest, jakieś inne efekty. W ogóle trzeci metal, super. Aha. Nie, tym razem jest w miarę dobrze. I teraz tak, tu mamy prędkość ataku, większą szansę na kontrę, więc już widzę, że to będzie fajne. I w sumie regeneracja, dobra, biorę. Bo dla mnie teraz najważniejsze, wiecie, są szanse na kontrę i to, żeby mi wchodziło moje ogłuszanie. Więc w sumie prędkość ataku i kontra to są najważniejsze rzeczy dla mnie teraz. Myślę, że kontra mnie leczy za 1,5 razy pętla, więc na obecny moment to jest już... Nie aż tak, wiecie, strasznie dużo, ale zawsze coś, więc nie ma co narzekać. Dobra. I teraz co my tu mamy? Wielkie obrażenia. Kosztem regeneracji. Biorę. Dobra, to więc tak też cmentarze. No, nie dostawiłem tam, to teraz tutaj dostawię. Aj, chyba najwyższa pora po prostu zrobić cokolwiek, żeby dostać chociaż nagrodę za jeden skarbiec. Dobra. A drugim, cóż. Powinien się zajmować później, ale już. Niech będzie, że od razu go obstawię. Co prawda kosztem goblinów, to jestem świadom, ale no. W sumie jak mam już te skarbce, to lepiej mieć je po prostu wypełnione i dłużej czekać na wspomnienia niż cokolwiek innego. No, ale kokony i wampiry, żeby nie było, mówię, już szczerze idą na wspomnienia i nic tego raczej nie zmieni. Bo po prostu... No mówiąc po prostu szczerze... Pająki jakiekolwiek by nie były, owszem, mogą mi pomóc, ale... Czuję, że i tak już wystarczająco dużo tego wszystkiego, co innego gromadziłem. Dobra, przy okazji już wszystkiego coraz mniej nam brakuje. Tak szczerze, tylko trochę drewna i chyba trochę żywności mamy już zaliczone. Przynajmniej podstawowo, wiecie, to co chciałbym. I teraz tak, oczywiście poletko. Poletko daje malutki postęp w kroku do żywności, więc tak. No i idziemy. Dawaj, buchatyr. Dawaj, buchatyr. Nie. Dobra. W sumie teraz są chyba tylko dwa gobliny maksymalnie na jednym polu, więc... Widzę, że latarnie zadziałały chyba tak jak chciałem nawet w sumie. Tak, dwie latarnie powodują, że tylko dwie postacie stoją na jednym polu. Więc już wiem, jak sobie znacznie uprościć życie. Czyli jedna daje maksymalnie trzy, a trzy latarnie chyba powodują, że jedna może być, natomiast cztery już, że nic. Wiecie, warto będzie to może to kiedyś wykorzystać, żeby stworzyć jakieś bezpieczne obszary i tyle. Więc będę patrzył, 25 obrażeń zadaje wszystkiemu, tak minimum, z tego co zauważyłem. I tak, kolejne zadanie. Co prawda perka raczej nie będzie, tak szybko.
A tutaj będzie tylko planka, więc nie. Ale no. Powiem szczerze, jeśli zdobędę jeszcze kolejnego perka, to może warto byłoby nawet sprawdzić się z Liszem. Chociaż nie, bo znowu mam dużo zdobyczy, wiecie. Szkoda byłoby to wszystko zaprzepaścić na rzecz po prostu próby walki z bossem. Jak już sam mówiłem, no... Chciałbym mierzyć się z bossem, ale raczej to nie jest takie... Coś, co będę robił od tak, po prostu by mi się zachciało i... No. Jeśli już, to właśnie wolałbym rozsądnie do tego podejść na spokojnie i tyle. Jak się mówiąc, przeczekać do momentu, w którym rzeczywiście będę miał szansę i nie będzie mi zależało na tym, żeby szybko odblokować jakąś nową rzecz. Nie pamiętam, ile tego brakowało. Wiem, że już na pewno metalu mam wystarczająco dużo, teraz głównie chyba żywność, jeśli już. Tak, zdecydowanie żywności na pewno będzie brakowało. I teraz tak, gdzie tutaj by to postawić? Tam czeka na swoją kolej, że tak nazwę. I w sumie kamienie mógłbym tam stawiać, ale jestem zwolennikiem, że jednak wolnie wzywać trzeciego posterunku goblinów. Przynajmniej jeszcze. I teraz tak, uniki, trochę większa obrona, pas. Dobra. Na szczęście jakoś sobie jeszcze radzę, więc... No, pierścionek. W sumie nie wiem, czy jest sens go brać. Więc... Póki co pozwólcie, że właśnie nie będę w ogóle go ruszał, ani nic. Tarczka. Mhm. Nie. I oczywiście trzy pająki. W sumie nawet nie wiem, co więcej mogę mówić. Gromadzenie metalu idzie po prostu bardzo dobrze, szkoda tylko, że no. Żywność tak świetnie coś nie podchodzi. O, lepsza broń. Jakieś ataku, obrona, obrażenia, regeneracja. No, zdecydowanie pozwoli mi to dużo lepiej przetrwać. Patrząc na to, jak to działa, wiecie, że co sekundę po prostu mocna regeneracja. Kiedy trafię akurat na spokojniejsze obszary, jeszcze większa szansa na kontrę i większe obrażenia. No. Jak mówiłem, kontry są dla mnie też bardzo ważne, bo każda kontra daje mi po prostu leczenie, więc... Większa szansa na to, że skontruję, tym lepiej dla mnie. No. Ale wracając. Chciałbym mówić, że ta regeneracja może mi uratować, ale już w sumie sam z niej zrezygnowałem z własnej woli. Więc no. Po prostu. Tematu najlepiej by było, gdyby nie było i tyle. To jest tak, 20 obrażeń na wszystkie potwory. Super. Tylko, że to jest tylko tyle, więc... Co z tego, że 20 obrażeń zadaję wszystkiemu, jak... Jak de facto ten efekt jest nie aż tak cenny, jak inne rzeczy. Dobra. Przy okazji coś ostatnio chyba teraz zauważyłem, coś co chciałem? A, już nie pamiętam. Już nie pamiętam, co ja chciałem, naprawdę tak się szybko rozkojarzyłem. Dobra, jest. Chyba to było. Dzisiaj gobliny i gargulec. Niedobrze. Czyżby moja śmierć? Już dobra. Jeszcze chyba na szczęście nie. Ale było blisko. Rapier co ma? Obrażenia jeszcze większe, wampiryzm. Nie daj kontry niestety. Tutaj mamy coś może, co daj kontrę? Nie, ale wezmę, bo szczerze potrzebuję pancerza. I co my tu mamy? 20% obrony jest dodawane do tego. Albo znowu Blade of Dawn, który powoduje, że pierwsza walka po świcie będzie dużo lepsza. I tej półtora obrażenia za każdy tamtą. Wezmę to szczerze. Będę musiał teraz skupić jeszcze na pancerzu i zwiększać tym samym swoje obrażenia. Dobra, wioska tutaj niech będzie. Co prawda kolejni bandyci, ale no. Mówiąc szczerze, teraz już nawet nie przejmuję się bandytami. Zależy mi po prostu na tym, żeby jak najszybciej zgromadzić to, co trzeba i tyle. Więc no. Udało, teraz starczka. Dobrze obrona, więc już od razu nie. Dobra, widzę, że wioski chyba dają żywność. Jeśli dobrze zauważyłem, to super. Po prostu, no. Zmniejszy kontrę, zmniejszy regenerację, ale mocno zwiększy prędkość ataku. No teraz to akurat, powiem szczerze, jestem skłonny to wziąć. No nawet przez to, patrzcie, jak po prostu... Prawie udało się pokonać szkieleta bez niczego. Obrona łącznie będzie w sumie... A, w sumie będzie większa, więc tak. Zmniejszam trochę obrażenia magiczne, dalej nie wiem, jak one działają, ale no.
obrona jest teraz najistotniejsza, teraz tu mam mniejsza, co? Wampiryzm, trochę regeneracji. Nie wiem. Nie jestem przekonany. Więc no. Okej, zbrojka. Zdecydowanie. W sumie sytuacja jest coś napięta. Powiedzmy sobie szczerze, że prawdopodobnie to już będzie ostatnia pętla, którą chcę robić. I tak nagromadziliśmy nawet przyzwoitą ilość. Będę się ataku, uniki. Sprawdzenie nie będzie kontry, ale prędkość ataku teraz też jest bardzo istotna, więc no. Prawie 3 ataki przed jednym atakiem szkieletu, więc no. Jest chyba w miarę dobrze. Tutaj obrona w sumie gorsza. Łącznie oczywiście mówię nie o podstawowej, więc tak. Ale no. Idzie przemiał, idzie metal. Trzymajcie kciuki po prostu, żebyśmy to przeżyli wszystko. To będzie dobrze. O, teraz tak, tutaj mamy jeszcze więcej życia, więc... No jakieś życie, jeszcze jakieś inne efekty, to nawet nie ma co czekać. Okej. Niech będzie tutaj. I co by tu jeszcze? Tu można w sumie to dostawić. W sumie kolejnego tego może lepiej nie będę stawiał. Chyba, że tu. No to jest bardzo blisko, to wtedy szybko od razu wejdę i może ominę wilka. No w sumie szczuro wilka. Dobra, zdecydowanie. Co tu mamy? Nie jest tego warte. Ponownie. Dobra, w sumie dwa obliwione przyszły, więc może byłaby szansa osłabić wystarczająco mocno bossa, żeby wiecie, z nim się zawalczyć znowu, ale nie. Obrona kosztem kości ataku i regeneracji, dobra. Obrona zwiększa obrażenie, więc no. Więc jak najbardziej moim zdaniem opłacalna wymiana. Tarczka. Która daje w sumie więcej obrony o jeden, więc tak. Dużo to nie zmieni, ale jednak. Idzie na pamiątkę, czy w sumie na księgę wspomnień. I teraz tak, jeszcze więcej, to nawet nie ma co czekać. Bierzemy po prostu. Ciesząc się z tego, że wzmacniać też układ obrażeniowy, że tak to nazwę. No dobra. Widzę coś, co muszę teraz postawić, nieważne co jak. Polany. Ale no, polany to akurat jest chyba najistotniejsze, co jest w tej grze na obecny moment dla mnie. I że naprawdę uda się dotrwać do końca tego momentu, bo jak już powtarzam, tu kolejny raz to już będzie ostatnia pętla tym razem. I teraz tak, magiczne obrażenia, mniejsza regeneracja, ale kontra daje. Nie daje obrony, a teraz obrona jest równie ważna co kontra. No jestem w stanie nawet powiedzieć, że ważniejsza, bo to zwiększa mi stałe obrażenia, kontra co prawda mnie leczy, ale nawet bez tego leczenia jestem w stanie jakoś przetrwać, więc tak. Dobra, bandyci. Weź ich po prostu bij, zabij, gościu. Nie powinien być dla ciebie problemem. No i wiecie co? Widzę, że jakoś udaje się to przetrwać. Jeśli przejdę to początkowe stadium. Powiem szczerze, może bym się nawet pokusił o kolejne, powiedzmy, pętle. Ale to mówię, mógłbym się pokusić, gdyby nie to, że... O nie! Ja znowu nie zwróciłem uwagi. Dobra. Nie ma żadnego pałacu licza. W sumie lisza, ale wiadomo o co chodzi. Regeneracja na sekundę, wampiryzm. Dobra. Będę tej decyzji żałował, powiem wam szczerze. Jestem tego pewien. Ale dobra, tym razem się zmierzymy. Jeśli znowu się zagapiłem w ogóle. Obrona mniejsza, na obrażenia na wszystko, nie. Pierścionek tym razem, prędkość taką mniejsza, szansa na kontrę i uniki. Fajne, ale nie, bo dalej mam obronę. No, powiem wam szczerze, definitywnie. Czuję, że to może być jednak podejście, kiedy naprawdę pokonamy tego gościa. Skoro mamy tyle życia, miksturę też posiadam. Niedużo zostało już po prostu do dojścia właśnie do niego. O, chyba tylko można maksymalnie 10 jednego rodzaju przynosić w takim wypadku.
Zmniejszyć obronę kosztem 36%. Ryzyko spore, powiem wam szczerze, ale jestem gotów je podjąć. W sumie, jeśli jest taka szansa, to definitywnie mając większą znacznie prędkość. O, nie wiem co tu się ładuje, za pomarańczowy pasek. Ale tak, pancerz, który zmniejsza CLD i inne rzeczy. Dobra, będę pewnie tego żałował, powiem wam szczerze. Ale idziemy. Chcę się zmierzyć z tym czymś. Jak to jest nawet możliwe? Nie wiem w jakimś sensie to prawda, czy tam masz rację. Trudno powiedzieć, ale pierwsze. Nie pożarłeś mnie tak jak resztę świata. Czyż nie zrobiłem tego? Aha. Naprawdę tak nie sądzisz? O czym ty mówisz? Stoję tu, teraz przed tobą. Pochłonęłem całą twoją rzeczywistość. Każdy jeden jej element spoczywa teraz w odrębnym, odseparowanym wymiarze. Przestrzenie. Żywe istoty, informacja, nawet wspomnienia. One będą... Pozostaną tu, dopóki entropia robi swoją robotę. Zmieniając wszystko w zjednoczoną statyczną masę. Razem z tobą oczywiście. Jesteś szalony. Zobaczmy, co my tu mamy. O, widzę. Znalazłeś sposób, żeby dokonać interakcji z pozostałymi częściami swojej rzeczywistości. Ułożyć, połączyć. Scalić je, ale jak? Nie widzę żadnych specjalnych talentów wiedzy w tobie. Ledwo wiesz, co się tu dzieje, czyż nie? Powiem ci, co się dzieje. Sterta kości. Aha. Zabija mój świat i myśli, że może z tym uciec. Jesteś od razu skazany na zagładę i o tym wiesz. Może wiesz, że jesteś po prostu pierwszym z błędów systemu. Problemem, który musisz nauczyć się rozwiązywać. Nie marnujmy czasu więc. Nie wydaje mi się, że jesteś w stanie czuć żal. Ale zaraz to zmienię. I dobra, zobaczmy jak to będzie. Oj, 200? 180 parę, wiecie co, nie, to raczej się nie uda. Niestety. Dobra, czyli jest strasznie potężny i znowu straciłem większość rzeczy. Ale no, sam chciałem sprawdzić jak to będzie działało. Niestety. Jesteśmy tutaj, zobaczmy co jest potrzebne do wybudowania tego. Drewno i żywność. No cóż, w takim wypadku powinienem chyba to szybko zgromadzić. Więc tak też zrobimy. Przy czym widzimy się za chwilę, bo dosłownie chcę jednak pokazać wam przyspieszone tempo. Ogólnie mówiąc, zaraz powiem też jak to się robi. Ale no, wszystkie cięcia aż po prostu sprawdzę, czy to w ogóle działa. Dobra, tak więc witam ponownie. I już mówiąc jak, co, gdzie, kiedy. Więc tak, aby przyspieszyć grę, wchodzicie w folder lokalny, szukacie pliku variables, szukacie game speed, zmieniacie 60 na jakikolwiek numerek tam chcecie. 60 jest domyślna. Ja ustawiam 120, żeby mieć dwukrotne tempo. I teraz nie wiem, czy to coś zmieniło tak szczerze. Może jest szybciej, może nie. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Nie jestem pewien, naprawdę. Wydawało mi się, że naprawdę udało mi się to zrobić, ale teraz tak patrzę, to nie sądzę, że była aż taka wielka różnica. Więc no. Może będę musiał jeszcze więcej zarzucić czy coś. Bo jednak nadal mi się wydaje to trochę takie powolne i w ogóle. Chociaż nie, no dobra, zdecydowanie jest szybciej. Czego ja szukuję. Dobra, więc no, widzicie mniej więcej jak to będzie działało. Prawdopodobnie. I tak. Teraz pozwólcie, że po prostu jeszcze właśnie szybko zrobimy to podejście. Może pokażę całemu, że przerwę po prostu i dokończę je samemu. Po czym z góry mówię na tym podejściu, nie spodziewajcie się niczego więcej niż po prostu
ewentualnego gromadzenia rzeczy. Tak, wampiryzm czy prędkość ataku? Na razie prędkość ataku niech będzie. I ten, dobra. Las niech będzie w sumie tutaj gdzieś. Co? Kiedy postawiłem tutaj pobojowisko? A, postawiłem tu pobojowisko zamiast pająków. Brawo ja. No cóż. Tak też potrafię. I proszę, za questę dostajemy 3 rzeczy. Mogę od razu dostawić. W takim razie cmentarz wszystko tutaj. Kolejne pobojowisko tym razem tu. Góra tu. Standardowo. Powiem wam szczerze, już sam mam dylemat, czy jednak to jest naprawdę szybko, czy jest dalej tak samo. Momentami wydaje mi się, że jednak jest tak samo. Momentami, że jest jednak szybciej. Ale dobra, nie moja dola, żeby to teraz rozmyślać nad tym, wiecie, sprawdzać to wszystko jakoś dokładnie. Ja tylko robię to wszystko zgodnie z poradnikiem niewielkim, który znalazłem w sieci. I tak, tym razem od razu z góry mówię, będę ostrożniejszy i nie dopuszczę do tego, żeby jakkolwiek to miało być, wiecie, cokolwiek po prostu mi przeszkodziło. Będzie kiepsko, to uciekam, tyle. I w sumie znowu wyjdzie prawie godzinny odcinek pewnie z tego. I w sumie, czemu jestem taki niezdecydowany i sam nie wiem w sumie, czy udało mi się to osiągnąć, czy nie? To jest takie zastanawiające. Dobra, mniejsze. Okej, kolejne pająki, w sumie... Trochę to przykrzy mi życie, ale gdzieś nie przyspieszy robotę, więc niech będzie, tak? A właśnie tarczka, standardowo. Lepsza zbrojka? Nie, nie jest lepsza, więc nie ma co. Zaraz docenimy przy okazji też kolejną rzecz. Te wioski zdecydowanie dają żywność. Nie wiem, czy jeden, czy aż dwa, ale zdecydowanie, więc to... Tutaj jedno można postawić. Wampira w sumie. Może to być spore ryzyko, ale niech będziesz dostawił chociaż jednego. Dobra, mieczek jakiś lepszy. Zdecydowanie. Więc tak, wymieniamy. Jak mówiłem, teraz metal nie jest aż tak istotny jak inne rzeczy, czyli głównie żywność. I po części też może coś innego, ale... Chyba żywność naprawdę jest najważniejsza z tych wszystkich rzeczy, więc tak. Po prostu skupmy się na gromadzeniu jej, wstawieniu wiosek i innych rzeczy w ogóle. Lepsza zbrojka, tak, pod kątem życia, ale życie na razie mi niepotrzebne aż tak bardzo, więc no... Na spokojnie bij, zabij. Pierścień zdecydowanie lepszy. I oczywiście skrzynek. A we skrzynku kolejny pierścień, którego mógłbym użyć, ale szczerze powiedziawszy tego nie zrobię, bo nie czuję potrzeby. Dobra, chyba jednak nie zawsze wioski dają. Cokolwiek. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak. A nie zdążyłem. Szkoda tylko, że wiecie, przeglądanie kwinku zatrzymuje grę. Fajnie by było, gdybym tego nie robił, bym się skupić spokojniej na różnych rzeczach. Dobra. I oczywiście polanki wokół góry. I teraz tak, kolejne wampiry. Będę tego żałował, ale niech będzie. Tym razem nie stawiam więcej gór, żeby się nie pojawiły gobliny, więc niech będzie, że przynajmniej będę stawiał wampiry i inne takie rzeczy tego typu. Zdecydowanie lepiej. O nie. Dobra, to może być moja zguba, po prostu. Dobra, nie jest aż tak źle, jak się spodziewałem. Więc zobaczmy, co my tu mamy. To jest po prostu najlepsze. Bohater zostawia 10% swoich znajomych za każdym razem, kiedy przechodzi przez ognisko. Wiecie, to jest po prostu super. Po prostu będziemy odkładać pomału wszystko i można przez to łatwiej pętle robić, nie bojąc się o to, że utracimy coś. Więc no, jednak to podejście będzie dużo dłuższe, niż się spodziewałem. Chociaż tak, postaram się unikać goblinów, żeby nie było. Ale no, teraz gromadzenie tego wszystkiego ma jeszcze większy sens. Przez co mógłbym stawiać góry dla kamieni, chociaż kamieni mógłby wystarczająco dużo na obecny moment. Dobra, lepsza tarcza zdecydowanie, więc tak, wymieniamy. W sumie dużo rzeczy już teraz idzie na przemiał, jeśli mam nie stawiać gór.
Chociaż żeby nie było, może mnie jeszcze przekonać do stawiania gór ogólnie mówiąc, jak to się nazywa. Tylko jedna rzecz, konkretnie mówiąc, skarbiec. Bo jednak skarbce oferują dużo rzeczy w zamian za stawianie wokół nich różnych elementów, więc nawet góry są opłacalne. O, powiedziałem skarbiec, dostałem skarbiec, więc nawet nie będę czekał. Trudno, będę musiał się mierzyć z goblinami. Ale przynajmniej dostaję, wiecie, jakieś materiały, które mogę wykorzystać, czy coś. W sumie, na obecny moment, tak patrzę, co się dzieje na świecie, co... Mam chyba szczerze tylko jedną rzecz, której, można powiedzieć, mi brakuje, żeby było wszystko w porządku. Stałe dopływy drewna. Żywność jakoś tam przejdzie, nie ukrywam. Ale drewno niestety już nie aż tak bardzo. Dobra. Więc po prostu bijcie, zabijcie. Tam w sumie zabij drugi bohaterze, powinien powiedzieć, ale no, dobra, mniejsza. Bo nie chciałbym w sumie, żeby on mi zginął. Co tu mam mniej życia, tak samo tak, ale regeneracja. Różnica niewielka, więc nawet wezmę. Regeneracja w sumie na tym etapie jest jeszcze dosyć przydatna. No, dobra, co to niech będzie. I w sumie tak, wiem, że postawiłem go tak, że teraz nie zapełnię go, ale mało mi to już szczerze interesuje, żeby go zapełnić. Po prostu postawiłem go, żeby był. No i teraz oczywiście mimik, jak nazwać. Okej, okay. Obrażenia wszystkim takie same, tam mam dwa pancerza i 8 wampiryzm, tu mam regenerację i magiczne obrażenia. Nie wiem, czy było to tego warte, ale powiedzmy, że to wezmę i tyle. Jakaś lepsza tarczka? Mniejsza regeneracja, ale więcej pancerza, dobra, niech będzie. Okej, jakaś dobra broń? No zdecydowanie. I okej. Teraz ostatnie co pozostało to dostawić lasek. W sumie już widzę, że są problemy z przeżywalnością. Ja będę nawet czekał tylko. Trochę uproszczę, usuwając jeden kokon pająków, który mogą gobliny usunąć. Ale tak, jeden kokon pająków, do tego coś jeszcze. No. Okej, okay. Przy goblinach postawię tak. Przez co nie będę się już aż tak o nie martwić. Dobra. Kolejna rzecz załatwiona. Zadanko. Dwa żywności, czyli jest potwierdzone, że dostaję po dwa. Mam dwie racje w sumie, czyli dwa kawałki żywności w sumie powinienem powiedzieć. Ale no wiadomo o co chodzi. Teraz tak, zbrojka, nie. Polanka oczywiście. I wioskę szczerze jestem w stanie może postawić gdzieś tu. W sumie dobre miejsce i jeszcze pobojowisko, pewnie będę żałował, ale niech będzie tutaj od razu to. Dodatkowa skrzynka z przedmiotami, co przyspieszy zbieranie metalu, który i tak mi jest niepotrzebny. O, przy okazji jeszcze to. O! Okej. Okay. Podwojona regeneracja. Jak mam poniżej 30% maksy życia. A tu mamy co znowu? No, ja rozumiem, ale... Mówiąc szczerze, no szkoda mi przegapić coś, co mi pozwala wyłączać po części potwory z bitwy. Więc tak, i teraz pająki też potrzebują trochę zachęty. Więc jedna latarnia tam. I jakoś sobie poradzimy. Będą powiedzieć takie... Nie wiem czy... No taką duch ducha. Taki śmieszek. Ciężko mi teraz powiedzieć, ile już tak naprawdę zebraliśmy, tak jak teraz w sumie się na tym, tak w sumie o tym myślę. Okej, tu mamy dużo obrony, tu mamy trochę mniej, ale większą prędkość ataku, więc niech będzie. Dobra, nic. Okej, można iść dalej. W sumie tak teraz właśnie sobie uświadomiłem, że co zbieram, tak naprawdę zaraz odkładam już tam po części, więc no. Po prostu... Tak. Szczerze mówiąc, teraz naprawdę ciężko będzie rzetelnie określić, jakie rzeczy mam, jakich nie mam, czego mi brakuje, czego mi nie brakuje. O, obrona kosztem wampiryzmu i zwiększenie trochę obrażeń. Nie. Na obecny moment naprawdę nie, bo... Mógłbym, nie jestem tego świadom, ale nie. Po prostu nie sądzę, żeby to było aż tak istotne. Dobra, bandyty, góry, inne rzeczy, ale to mnie póki co nie interesi. Tam
szczurowilk z wampirzem. Takie standardowe schematy i procedury dosłownie. I co, definitywnie wampirze są przydatne na swój sposób. Chociaż i tak, jak już powtarzam, przydatniejsze są polany i wioski. Polany głównie dlatego, że co ranek nas fajnie leczą, a wioski dają żywność. Nie dosyć, że to jeszcze same w sobie dają zadanie, które dają przyspieszanie mocne na wszystkie efekty. A propos wiosek, będzie kolejna spada osada bandytów, ale... Dobra, dostawimy wioskę w sumie. Nie wiem, czy jest gdzie, więc nie będzie tutaj od razu. I tak, żeby nie było, powiem szczerze, zaraz mamy tą otchłań, to jedną użyję po prostu po to, żeby pozbyć się bandytów jednych. Tylko gdzie oni powstali? Akurat tutaj. Szczerze, tu nawet ich zostawię, prędzej usunę tych tu, bo jednak w tym miejscu jest pełno różnych utrudnień, to nie potrzeba jeszcze kolejnych. I teraz tak, to może pokryć ten obszar w sumie. Polanki. Nie, zawsze mogę chociaż trochę sobie pogromadzić z kolejnego skarbca. No i idziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cmentarzysko. Nie szczególnie może to potrzebne, ale niech będzie, zostawiać, czemu nie. Oczywiście zdanie na goblina. Dobrze, że przynajmniej nie na niego, wiecie. Szef goblinów, czy w sumie lider goblinów. Z zadaniem to jest najgorsze, co może mnie spotkać. Dobra, definitywnie jest lepiej, bo on, czyli jest przyspieszony, bo on ciągle ma atak w sobie pokazany u mnie, że atakuje, co oznacza, że definitywnie po prostu jest znacznie większa prędkość. Bo wcześniej to on nie miał ataku bez przerwy. Więc no. Dobra, trochę skałek, innych rzeczy, duch ducha. Ciekawe, czy w ogóle może się stać jeszcze duch ducha ducha. Szczerze powiedziawszy, chyba tego nigdy nie spotkałem. I tak mówiąc całkowicie szczerze, naprawdę, nie kojarzę, żebym spotkał chociaż raz. Żeby nie było duchy, ducha, spotkałem niejednokrotnie. I to nie tylko dzisiaj, żeby nie było. Ale ogólnie spotkałem. Dobra. Las. Szczerze, niech będzie tutaj i tutaj. Osadę bym postawił nawet tu. Ten las w sumie. Tu. Cmentarzysko może być takie. I tak, oczywiście to jest najważniejsza polanka. Co prawda podstawowa, ale niech już będzie. Da się tam postawić jakąś skałkę. W sumie mogę bezpiecznie postawić trochę skał, zanim goblin znowu się aktywuje. Więc tak. Okej, to, żeby to ulepszyć. To, i dobra, nie ma drugich goblinów. Aha, daje mniej życia. No cóż, w takim razie nie mam co zrobić z tym. No. Nadal trzeba czekać i gromadzić. Co my tego przelazło znowu, czy nie? Tego przelazłem i właśnie znikło trochę, więc... Definitywnie to był dobry wybór, jeśli chce się robić takie podejścia. Nie po to, żeby coś osiągać, tylko właśnie, żeby łatwo zgromadzić, nie bojąc się tego, że zaraz padniemy czy coś. Definitywnie bardzo dobry wybór. 6-poziomowy, może lepsze. Regeneracja taka sama, magiczne obrażenia zamiast prędkości ataku, więcej życia, tak. Biorę. O, jeszcze lepsze. Wszystko to samo, co miało, tylko że jeszcze wyższe. Super. I... Dobra. Definitywnie dobra. Postawię to tu, bo jednak ten obszar też przydał się, żeby miał przyspieszenie, wiecie, tego typu sprawy. I cóż. Tu mieliśmy magiczne, wszystkie regeneracje, tutaj mamy obrona, kontra, unik, niech będzie. Włócznia, większe obrażenia, magiczne obrażenia, szansa na kontrę. Kosztem wampiryzm, co prawda, ale niech będzie. Jednak te kontry też wcale nie są takie złe, jak się już trafiają. Po prostu to jest, wiecie, darmowy atak dosłownie, więc... Jakby się tak kosztem dużo wyższych obron, dobra. Rapier, który ma mniejsze obrażenia, ale ma regenerację, wampiryzm, prędkość ataku. Wiecie, obrażenie to nie wszystko, to zawsze dwa życia na cios się też przydaje czasami.
Dobra, dobra, bohater, bij. Bij po prostu czym prędzej. Ok, trzeci perk, co my tu mamy? Summer Sault. 30% szans, czy 35 na to, że będzie kontratak, kiedy robię unik. Podwajając tym samym prawie szansę na to, że będą uniki. Więc jak najbardziej biorę. Bo to zarówno uniki, jak i kontry, same w sobie to takie podstawowe, są bardzo przydatne, więc... No nieźle. Naprawdę fajnie, powiem wam szczerze, czuję, że tu można budować postać, jeśli ma się na siebie pomysł. Z tego też powodu nie będę ukrywał, na pewno będę budował jakieś ciekawej postacie, jak gdy już miał większą swobodę. Ale na obecny moment, no, cóż. Oj. Błąd zrobiłem, pewnie to kosztowało mi pojawienie się goblinów. Mam nadzieję, że nie. I chyba właśnie na całe szczęście nie widzę żadnego wioska goblinów. Natomiast wiem, że muszę już spokojnie podchodzić do wszystkiego, bo zaraz tutaj padnę. Tak, padnę. Ponownie. Ale cóż, tak to niestety jest, jak się jest takim nieostrożnym jak ja. Dobra, bi, szybciej. Aj, wiesz co, bohater, łatwiej byłoby ci, gdybyś nie zmieniał celu co chwilę. Okej, dobra. Definitywnie muszę to usunąć, bo z tym na pewno sobie nie poradzę. Quest failed. Niestety. Ale teraz już te questy są dla mnie nieistotne, ważniejsze jest to, żeby przetrwać. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile tego zgromadziłem. Mówiąc szczerze, naprawdę nie wiem, ile mam nagromadzone. I już średnio mnie to interesuje, ile tak naprawdę. Bo głównie co mnie interesuje i szczerze, na czym mi zależy teraz, to wrócić. Bo owszem, trochę tam pewnie poznosiłem. Ogólnie mówiąc, maksymalnie 50% tego, co zebrałem. Chociaż nie kojarzę, żebym to miał już, wiecie, po pierwszej pętli to wstępne, więc pewnie mniej. I dobra, gobliny mnie wykończą. Pewnie. Dobra, na całe szczęście nie. Ale i tak nie jest dobrze. Jeśli będzie źle, to po prostu kliknę sobie w najgorszym wypadku ucieczkę i wtedy, wiecie, odzyskamy 60%, nie 30. Ale to musi być poza bitwą, niestety. Obawiam się, że poza bitwą nie damy rady. Nie. Wiecie co, fajne wszystko, ale teraz, w tym momencie mogę powiedzieć tyle. Nie chcę ryzykować. Dostawię po prostu jak najwięcej polan, bo one dają tą żywność chociaż. I w tym momencie powiem szczerze, starczy tego. 60%, czyli to zachowamy, stracimy tyle. No szczerze, szkoda. Ale nie jest tak wiele, żeby aż o to płakać. Powracamy. Tym samym mamy materiały. Brakuje drewna na co. To mi trochę wkurza, nie ukrywam. Ale no. W sumie trząs na wszystko, co jest w nim tylko drewno. Więc cóż, ja powiem wam tyle. Jeszcze sobie zrobię jedną pętlę, już samemu, byleby tylko zaliczyć brakujące drewno, nagromadzić trochę, że naprawdę nie będę ukrywał, nie będę robił tam niczego wielkiego, dosłownie zbiorę te brakujące 4 kłody i wrócę. I po tym wszystkim w następnym odcinku zobaczymy nową klasę i mój następny cel nie będzie już jakieś takie farmienie, aż takie, wiecie, ostre jak tutaj na to. Tylko spróbuję po prostu oczywiście zbierać materiały na wszystko, żeby nie było, ale tak. Spróbujemy pokonać bossa. Będziemy po prostu robić wszystko, żeby mieć zestaw, który jest w stanie go pokonać. Co za tym idzie, prawdopodobnie będę musiał się przygotować na stawianie dużej ilości gór i innych rzeczy. Ale no, a póki co to już naprawdę tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.